Hej, hej, cześć z tej strony Docentus. Witam w kolejnym odcinku Inspiracji. A dzisiaj mamy kolejny wieżowiec wybudowany przez gościa, który się nazywa Rajer. A jest to hotel z Dubaju i jest to Taimani Hotel z Dubaju, chyba tak to się czyta, nie wiem, jestem pewien. No i dobra, jesteśmy właśnie na szczycie, zobaczcie, tutaj mamy chmurki. Zlecimy sobie teraz, albo może tak, zmieńmy sobie perspektywę. W międzyczasie chciałbym podziękować za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, jakie od Was dostaję. No i popatrzcie na tą wielką strukturę. No znowu szkoda, że tam w środku nic nie ma. Mamy tutaj takie dość fajne lobby. Zerknijmy, jak to jest wybudowane i z czego. Utwardzona glina, tu widzę kwarcu, mamy trochę niebieskie szkło. A wiecie co, to jest chyba, tak, to są parkingi. To są tutaj parkingi, tak mi się zdaje. Tak jest, to będą parkingi. Tutaj będziemy mieli chyba wejście, ale kurczę, ciekawie to jest zrobione. O, jakieś tu mam bugi ze światłem. No niestety. Oj, dość duże. A, czyli tutaj mamy parkingi, tam na dole jest pewnie wejście, ale dobra, oblećmy sobie samą wieżę, bo jest całkiem fajnie zrobiona, ciekawie. Połączenie znowu tego szkła jasno-niebieskiego, tak, to jest jasno-niebieskie, tak jest, z niebieskim szkłem. No naprawdę zjawiskowo to wygląda. W ogóle te budynki w Dubaju, wszystkie wieżowce wyglądają zjawiskowo. Tutaj mamy taki, kurczę, czy to nie jest mini taki balkonik? Oby był niezły widok tutaj. A wejdźmy sobie do środka. Czy tu są windy? Tak, są windy. No, możemy sobie przelecieć do góry. Znowu szkoda, że tam nic nie pobudowane jest na górze, ale no ja rozumiem, że to jest... O, widzę chmury, żeśmy minęli. Ja rozumiem, że to jest jednak ogromny problem dla tych budowniczych wykończyć. Ja kiedyś sam budowałem jeden wieżowiec, to doszedłem do 10 pięter i mi się znudziło. Oczywiście bez World Edita wtedy jeszcze to było. No patrzcie, jaki fajny tutaj czubek tego wieżowca, jak to świetnie wygląda. Ja osobiście lubię takie budynki, wiem ile trzeba w to włożyć energii, chociaż nie no, trzeba. Stąd jestem pełen podziwu, jak ci ludzie to budują. I powiem wam, że tego typu budyneczek naprawdę mi się podoba. No, wygląda rewelacyjnie. Świetnie, świetnie. W ogóle chciałbym do Dubaju bardzo polecieć, oglądnąć te wszystkie wieżowce. Nie, to jest... To jest tak epicko, jak oglądam gdzieś tam na filmach czy na vlogach. Miasto jest super. Naprawdę byłem w Las Vegas, jest to też miasto, które ma wspaniałe budowle, ale Dubaj to mi się wydaje, że takie Las Vegas na sterydach będzie. No dobra, drodzy moi, bo ja się rozgadałem strasznie. A tutaj czas chyba kończyć. A, jeszcze możemy wejść do środka, zobaczyć sobie. Gdzie to byłoby wejście, tak się zastanawiam. Czy to jest może tył? A może przód jest po prostu z tej strony i oblećmy sobie może... Tutaj co się dzieje? Kurczę, ale to... Nie, tutaj jest też czarno. Dobra, podlecę, może to się... naprawi. A, ciekawe, dlaczego to takie problemy. Dobra, widocznie wejście musimy mieć gdzieś tutaj z przodu. Także o. Postarajmy się znaleźć. Wieżowiec jest taki dość fajny, żeby sobie po prostu zrobić... Znaczy wziąć, wkleić i wykańczać go na swój sposób. Ja w ogóle sam się zastanawiałem, czy nie zrobić jakąś taką... No tu mamy tylko oczywiście windy, jako tego budowniczego.
czy to jest kilku budowniczych, nawet nie wiem. W ogóle się zastanawiałem, czy do tego swojego miasta nie przykleić kilku takich wieżowców, tylko ja bym to tak nie zrobił, że takie puste byłyby, tylko musiałbym wykończyć gdzieś tam jakimiś parkami naokoło. To kupa roboty jest, kupa roboty, nie wiem, czy mam na to czas. No dobra, moi drodzy, oceniajmy. Moim zdaniem ten będzie 8 na 10. Dość fajny. W ogóle bryła mi się bardzo podoba. No oczywiście, jak zawsze szkoda, że niepokończony w środku. Ale całkiem fajnie wygląda. Okej, ja jestem Docentus. Jeżeli jesteście nowi na kanale, pamiętajcie, żeby sobie poszperać. Znajdziecie na pewno dużo fajnych poradników odnośnie pojazdów, domków na survival. Jest troszkę inspiracji, także szukajcie, a znajdziecie. Dzięki za wszystkie lajki, komentarze i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!